Witajcie, tu Ola, oglądacie SKTV Hity na czasie, a ja właśnie ruszam z programem Imprezka. Dzisiejsza imprezka będzie wypasiona, gwarantuję wam to w 100%, bo gwiazdą wieczoru będzie ten oto pan, czyli DJ Tiesto. Nie trzeba go przedstawiać, nie muszę o nim nic mówić, bo przecież wszyscy wiemy, że jest wspaniałym DJ-em i gwarantuje cudowną zabawę. Dlatego koniecznie zostańcie z nami, dzisiaj bawimy się w klubie Ether na Tiesto Meet Tour. Oglądacie imprezkę w SKTV Hit na czasie. Udało mi się dorwać dwóch ogromnych imprezowiczów. Cześć! Cześć! Siemano! Jak się bawicie dzisiaj? No jest konkretnie, jest moc. Czy przybycie na tą imprezę było uzależnione tylko i wyłącznie od tego, że dzisiaj tutaj gra teraz DJ Tiesto? Czysty przypadek! Ale jesteście jego fanami? Bardzo! W skali od 1 do 10? 11! Super, ja wam życzę udanej imprezy, a teraz czas dla was, możecie kogoś pozdrowić. Ja pozdrawiam wszystkich. A ja pozdrawiam mojego kolegę, który za 2 dni jedzie do Anglii. Super, dziękuję wam bardzo. Dzięki. Oglądacie imprezkę w SKTV Hity na czasie. Ze mną gość specjalny, wspaniały DJ Tiesto. Hello. Hello. Tiesto Meet Tour is a very interesting project. Can you tell me something about this? About what? About Tiesto Meet Tour. Oh yes, of course. I can tell you lots about it. It's a great project. Together with Skoda, we're traveling around Europe to promote the car and my music, and we designed the Tiesto CityGo car together. And yeah, we have lots of fun. Awesome. It's not your first time in Poland. Here you are definitely the favorite DJ of a Polish audience. So what do you think about Polish public? Well, I always love to come to Poland. I have a great time here. I played the Sunrise Festival once, and I played some other festivals and the clubs here. I've been to Poland like 5 or 6 times, and it's always a very good crowd. And I love music, and there's beautiful people. Yeah. As your fan, I know that there is nothing constant in your music. So could you tell me something about your last inspiration? Yeah, it's never the same, my music. It's always changing, and I think that's a good thing. So my latest CD is called Club Life, Volume 2, and it's inspired on the Club Life in Miami. And it's a very diverse CD, very housey, and lots of great vocal tracks on there, and remixes for Gotye, Coldplay, and my own tracks with Swanky Tunes, Make Some Noise. To be honest, it for me is the best CD I ever made. It's a mixed compilation, and for me as a DJ, I took it to a whole nother level. It changed my style of music, and it's totally Tiesto 2.0, Tiesto 2012 is this CD. Do you want to say something to your Polish fan? I would say, Polish fans, I hope to see you not only tonight, but in the near future again. And I love you guys, and thank you for all the support. Oglądacie SKTV Hity na czasie, a to jest program Imprezka. Przyszedł czas na konkurs. Dzisiaj mam dla was 2 składanki. Jest to Dash Berlin oraz Estate of Trance. Jeżeli chcecie zdobyć te 2 płyty, wystarczy, że odpowiecie mi na bardzo proste pytanie. Ile płyt do tej pory wydał DJ Tiesto? Jeżeli znacie poprawną odpowiedź, wyślijcie ją do nas na adres konkurs@sk.tv, a być może te płyty powędrują właśnie do was. Powodzenia! O,
Oglądacie imprezkę w SKTV, hity na czasie. Napięcie w klubie Eter rośnie, bo już za chwilę na tej scenie pojawi się DJ Tiesto. Już teraz w tym momencie jest gorąco, więc nie wyobrażam sobie, co stanie się za chwilę. Oglądacie imprezkę w SKTV, hity na czasie. Mi udało się znaleźć takie ustronne miejsce. Ze mną jest Kasia. Cześć, Kasiu. Cześć. Opowiedz nam, czym tutaj się zajmujesz? Jestem producentem koncertowym. No i jak dajesz radę, bo dzisiaj jest naprawdę ogromna impreza w klubie Eter i przecież ten klub jest też ogromny, chyba największy we Wrocławiu. Zdecydowanie największy. I to prawda, jest za nami dzisiaj słuchać gwiazdy, która no, jest największego formatu do tej pory w Eterze, co nie zmienia faktu, że do tej pory odbywały się tu najróżniejsze koncerty, a przed nami wiele innych. Sezon co prawda koncertowy się u nas kończy, ale od połowy września zaczynają się kolejne duże strzały. Zapraszamy. A czy to jest tak, że raczej idziecie w jeden deseń, czy możemy tutaj zobaczyć każdy gatunek, a raczej usłyszeć każdy gatunek muzyczny? Zdecydowanie każdy. Tutaj się odbywają koncerty dubstepowe, drumbassowe, nawet lekko jazzowe się pojawiały, właściwie wszystko, rockowe, heavy metalowe, Behemoth u nas był w zeszłym roku, jest wszystko. Czyli prowadzisz nocne życie? Trochę nie mam wyjścia. Jak sobie z tym radzisz? Nauczyłaś się już, że śpisz w dzień, a w nocy pracujesz? Niestety nauczyłam, nie jest to najłatwiejsze i teraz przede mną 2,5 miesiąca spania w nocy i życia w dzień. No to ja życzę Ci powodzenia, żeby Ci się udało. Dziękuję. Ze mną bardzo przystojny pan, chyba nie trzeba go przedstawiać. Mój drogi, coś tam się ostatnio u ciebie zmieniło, opowiadaj. No tak naprawdę zmienił się projekt, bo zapytałeś, czy jestem ze Sweet Noise. Grałem w Sweet Noise przez wiele lat, a tak naprawdę we wrześniu wyszła pierwsza płyta nowego projektu, który nazywa się My Riot i jakby to jest ta nazwa. Płyta nazywa się Sweet Noise, ale band My Riot i to się zmieniło w moim życiu. Gramy koncerty, nakręciliśmy w tej chwili nowy teledysk do utworu Ból Przemija z gościnnym udziałem Krzysztofa Hołowczyca. No, tyle. A jak się dzisiaj bawisz? Bawię się bardzo dobrze. Odwiedziłem grupę przyjaciół, mojego przyjaciela rzeźbiarza Wahanapego, odwiedziłem mojego przyjaciela Martina Kaszmarskiego i bawię się bardzo dobrze. Super, bardzo Ci dziękuję. Moi drodzy, w imprezkach zawsze jest tak, że kiedy się ona kończy, zawijam się i jadę do domu. A dzisiaj mam taką ekipę, że zostaję tutaj do białego rana. Pa!